Więc moim zdaniem warto jest czytać poezję. Mamy tak dużo różnych gatunków poezji. Począwszy od poezji śpiewanej, która przekazywana jest w tak zwany sposób łatwy, lekki, przyjemny, którą praktycznie każdy pod nosem może gdzieś sobie tam nucić i nic jej to nie umniejsza. Przez poezję dla dzieci. Dzieci uwielbiają uczyć się wierszyków, a że przy okazji w tych wierszykach są jakieś przesłania, jakieś zawarte wartości. Dziecko też coś przez to nie tylko ćwiczy pamięć, ale przez to nabiera jakieś tam ogłady, jakieś, miejmy nadzieję, dobrych przyzwyczajeń. Moim zdaniem każdy ma jakiś wiersz, który do niego przemawia, który jakoś bezpośrednio go dotyka. A jeżeli ktoś twierdzi, że poezja jest niepotrzebna i jeszcze nie znalazł takiego wiersza, to może po prostu dlatego, że no, słabo szukał, albo taki wiersz jeszcze po prostu nie powstał, co nie znaczy, że nie powstanie. I prędzej czy później każdy znajdzie wiersz, który do niego dotrze.